Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szypson i w dzisiejszym odcinku mamy ponownie kolejnego pięknego, prawda, piękną modyfikację do Minecraft. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli kilka minut na to, żeby przygotować się do walki z wielkim bossem w Minecraft. I ten boss naprawdę będzie mega silny, więc mamy naprawdę niewiele czasu na to, żeby się przygotować. Jesteśmy na losowym świecie po prostu i to, co nam się trafi, no to z tym będziemy musieli walczyć. Więc albo będziemy walczyć na patyki, albo będziemy walczyć na miecze diamentowe. Nie wiem, to się okaże. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Jesteśmy oczywiście na naszym świecie, jakby no trochę nas lipnie dało, bo nawet nie mamy żadnego drewna i nic, jesteśmy po prostu na pustyni. Nie wiem, kiedy jakby ten potwór, jakby kiedy go zrespić, ponieważ jakby ja go zrespię tym komendą, ponieważ nie ma czegoś takiego, żeby on się sam zrespił. No ale po prostu jak już będziemy gotowi na jakąś walkę z nim, po prostu no to... to rozpoczniemy po prostu tą walkę, nie? Czy tu jest piramida? Ej, tu jest piramida! Ale nam się trafiło, dobra, to jednak mamy mega farta. No ale w każdym razie, słuchajcie, damy sobie tak może z jakieś takie 5 minut, 6 na to, żeby właśnie przygotować się do tej walki. No i po 5-6 minutach walczymy, no i albo wygrywamy, albo umieramy, no taka jest prawda, widzowie. Nie ma, o kurde. Dobra, już prawie przegrałem. To już było ryzyko przegranej. No ale przynajmniej mamy mnóstwo bloków, więc fajnie, bo wyjdziemy stamtąd. To już się bałem, że nie wyjdziemy, więc w sumie nawet ten creeper nam tutaj pomógł w tym momencie. Pytanie, czy ja teraz nie zginę, jak ja tu spadnę. Dobra, nie zginąłem, ale musimy rozwalić to szybko, zanim tutaj nie spadnie nic. Dobra, nie spadło nic, więc mamy, dobra, mamy farta. Bierzemy sobie w takim razie tutaj jakieś rzeczy. Bierzmy to, naprawdę to jest taki kijowy lód. No przynajmniej mam jakieś żelazo, ale no naprawdę, żadnych diamentów. Naprawdę, naprawdę, to, czy to mi się śni? No mi się chyba śni, dobra. W takim razie musimy zabrać to TNT. To jest jedyna szansa na pokonanie tego bossa. Przecież jak my go nie wysadzimy, to ja go nie pokonam przecież tym drewnianym kilofem. No przecież to jest nic, nie ma szans. Dobra, musimy się przygotować z tego, co mamy. A mamy niewiele, no ale trudno. Możemy też sobie ogarnąć konia, mamy w sumie diamentową zbroję. To jest całkiem spoko. Z tym, że nie mamy też żarcia żadnego. I to też jest mocna lipa, bo teraz wystarczy, że skoczę z wysokości i jest kurde po mnie. No więc lipa totalna, musimy polecić w tamtą stronę w takim razie. Więc lecimy, czy tutaj jest gdzieś jakiś taki, że tak to ujmę, sympatyczny delfin, może tu się trafi mi, czy nie, czy nie będzie mi dane, chyba mi nie będzie dane. No i widzowie, mi się wydaje, że nie ugram z tym, że nie ugram z tym potworem. Mamy, tak jak powiedziałem, 5-6 minut. Co? Już minęły z 2 minuty, ja już mam z 3 minuty filmu. To kurde, przecież to już zaraz bym musiał go respić. No nie ma szans, kurczę, żebym ja go tak pokonał. O, mamy delfina, super, to mi pomożesz dopłynąć. O, bardzo fajnie, dziękuję, pięknie. Dobra, wow, jak on wyskoczył z wody prawie. Co za wariat, niesamowite. Dobra, bierzmy to, w takim razie to drewno. Musimy być gotowi na jakąkolwiek walkę, więc myślę, że mamy trochę żelaza, więc o tyle spoko, że zrobimy sobie jakiekolwiek narzędzia żelazne. Myślę, że starczy nam na kill off i starczy nam na... miecz idealnie właśnie, więc kurczę niewiele, o kurde, to w sumie potrzebujemy i tak kill off i pójść gdzieś, kurczę, ten, do kopalni trzeba szybko. Z tym, że nam się trafiło akurat tutaj taki teren, do kiedy nam się trafił, że ani tu nie ma zwierząt, żebym ja mógł, kurczę, żarcie sobie ogarnąć, ani nic, jest totalna lipa, jest, no jest totalny, tragedia jest, bym nawet powiedział, to nawet nie jest lipa, to jest tragedia. Ja już jestem tak obity, że ja jestem naprawdę na pierdnięcie ważki. To jest, nie ma szans tego ugrać, chyba tak mi się wydaje. Chyba że znajdziemy, wiecie co? Można znaleźć jeszcze wrak statku. To by nam mogło dużo dać w sumie. Czy ja tutaj jestem w stanie tak to jakoś zbagować, żebym... A, ja tego tak nie zbaguję. Dobra, no mamy lipę ogólnie, mamy mocną lipę. Tam jest coś, co się świeci pod wodą i tam mogłaby być skrzynka z czymś, ale jak ja, zanim ja tam dopłynę, to już zginę. Więc chyba mi się to nie uda. Dobra, musimy w takim razie zrobić bardzo ryzykowną rzecz, uważam. No i po prostu wsiadamy na łódkę i płyniemy w takim razie, bo nie ma innej opcji. Nie mam tak naprawdę nic innego, co mógłbym zrobić, więc po prostu przepłynę jeszcze sobie tutaj. Zrobimy sobie na szybko narzędzia jakieś, żeby mieć cokolwiek, więc zacznijmy od tego, żeby zrobić sobie kill off, bo to nam się może, to nam się bardzo przyda. No i zróbmy może tą siekierkę, żeby na szybko uzbierać sobie tutaj tego drewna trochę, bo... Nie jest kolorowo. Widzę, że nam nie będzie dane tutaj dostać żadnego jabłuszka, chociaż byłoby super, jakby coś wypadło, proszę. Mogę jakieś jabłuszko, bo ja potrzebuję na walkę z bossem. Potrzebuję, błagam. Minecrafcie, kochany. Nie sadzonkę, jabłuszko, proszę. To jest naprawdę, czy ja proszę o wiele? Ja o niewiele proszę, myślę. Tak mi się wydaje, że to jest naprawdę niewiele. No dobra, to dobra, nie ma czasu. Chociaż tu, dobra, 5 liści, 5, 4, 3, 2, 1.
no daj mi jabłuszko, no, no nie, dobra, nie dostanę chyba. Dobra, w takim razie odwracamy się na łódce i płyniemy w którąś stronę po prostu dostać cokolwiek tak naprawdę. Chociaż jesteśmy na strzała, więc to jest smutne, ale no trudno. Dżungla! To jest to! Tam może być ta jak to się nazywa, ta piramida taka dżunglowa i tam może w niej być coś w sumie fajnego. Więc w sumie lecimy w tamtą stronę, to jest jakaś szansa dla nas. Bo tutaj pod wodą nic nie widzę, chyba że to tak zbaguje lekko, o jak widzicie teraz. No i zobaczymy się, rozejrzymy, czy tutaj coś jest fajnego w okolicy. Nie widzę, no ale to też będzie ciężko nam znaleźć coś tak, tutaj tą dżunglową tą, coś mi się tak wydaje. Ajajaj widzowie, no jest problem. Tak stwierdzam, że... Co jest? Czemu to tak długo się rozwala? Dobra, i musimy znaleźć... Moglibyśmy wziąć też w sumie te kokosy, znaczy kokosy, te kakao i zrobić sobie jakieś kakaowe żarcie, tylko... I tak nie mamy siana, a nie będę tutaj robił teraz, kurczę, wiecie, tego, jak to się nazywa. Nie będę robić... Ale nam się cave trafił, nie? Tylko ja tam nie mam jak zejść. No nie, to jest smutne. To jest smutne, bo nie zejdę tam, nie ma szans. Nie zrobię tego. O kurde, tutaj jak tu przejść teraz, żeby to się nie zawaliło pode mną. Jak tu przejść? Dobra, zróbmy tak. Wow, jeszcze nade mną był klocek. Dobra, musimy ogarnąć sobie... Musimy najpierw ogarnąć żarcie. Ja bez żarcia nie mogę schodzić do kopalni, bo ja tam na pewno zginę. To jest jak... Pójście na pewno śmierć! Jak nam się trafiło? Jak nam się trafiło? Ale mamy farta. Zapomniałem o tym, że arbuzy są w dżungli. Dobra, ugraliśmy to, widzowie. Ugraliśmy to. Mamy farta. Bierzemy to i jemy te wszystkie te. Trzeba być w pełni sił. Rozwalaj to. Tu zapraszam, bierzemy to. Jemy. No to jest to, co nas ratuje w tym momencie, tak mi się wydaje, widzowie, wiecie? To jest nasz ratunek. To jest nasz ratunek, dzięki temu w ogóle możemy pomyśleć o jakiejkolwiek wygranej z tym bossem. Bo ten boss jest na tyle silny, że on by nas na ciosa tak naprawdę, myślę, ściągnął. Tak mi się wydaje, więc znaczy nie walczyłem z nim, ale no zrespiłem sobie go na innym świecie najpierw. Żeby zobaczyć, czy to działa w ogóle i działa, więc... Nie chcę z nim walczyć, nie? Wiecie o co chodzi, to jest to, że wydaje się być mocny, wydaje się być potężny, no zresztą jak widzicie na miniaturce też, no wydaje się boss być potężny. Dobra, zejdźmy w takim razie do tej kopalni, musimy zbierać cokolwiek, ponieważ już mamy 8 minut filmu. Ja już teoretycznie powinienem za chwilę respić tego typa, a ja nie mam nic prawie, nic. Więc nie wiem, schodzę do kopalni, wyjście z kopalni równa się respienie tego typa, tak mi się wydaje, no bo nie widzę sensu tego przeciągać dłużej. Rozwalmy tutaj to. Okej, dobra, myślałem, że to się bardziej zawali, ale jednak nie, rozlejmy sobie tam wodę. Wow! Jednak! Ty, ten spadł na dół i zginął! Dobrze ci tak, chciałeś mnie załatwić, kurde, a tutaj upadłeś na łeb. Dobra, super. O, to jest wersja 1.17, właśnie, tutaj teraz jest troszkę inaczej to żelazo wygląda. Trzeba się przyzwyczaić, w ogóle mi się mega podoba, jak to żelazo wygląda. Uważam, że wygląda o wiele lepiej niż wyglądało. I ten zamysł w ogóle z tym, że nie wypada ruda cała, tylko wypada jakby taki... jak to się nazywa? Taki surowiec do przepalenia. Coś pięknego, naprawdę. Uważam, że mega dobra aktualizacja, bardzo mi się to podoba. Dobra, i teraz tak, dostańmy się na... Mamy farta, widzowie, diamenty! Co jest grane? Tylko jeden pewnie. Nie, są dwa. Na miecz idealnie i jeszcze na siekierę. Czy jest więcej? Ja na dwa miecze, normalnie, jakbyśmy jeszcze znaleźli jednego, to mamy i siekierę i ten, chociaż kilo by się bardziej przydało zrobić chyba niż jakiś tam ten, o węgiel jest właśnie, tego, o tym właśnie przed chwilą pomyślałem. Wy może nie widzicie, bo jest tu strasznie ciemno, ale już zaraz zobaczycie, bo już robię pochodnie. Dobra, mamy pochodnie, w łapę biorę, no i lecimy z koksem, dobra, bierzemy ten węgiel cały. I przydałoby się znaleźć jeszcze jeden diament, jakby jeszcze, co jest? No kurde, bym zginął. No kurde, zostaw mnie. Dobra, jak się wystraszyłem. Na farcie to przeżyłem chyba. Dobra, zjedzmy sobie najpierw może. I zaraz sobie przepalimy też. Zróbmy od razu ten piec. I uwaga, daję sobie jeszcze 3 minuty. 3 minuty, za 3 minuty muszę zrespić tego moba. Jak go zrespię, no to walka po prostu. Walka i tyle w temacie. Nie ma to tamto, będzie trzeba walczyć. Może wiecie co? Niech tu jest nasze pole bitwy. Niech tu jest nasze pole bitwy. A co ja tam będę? A kurde! Dobra, zrespiłem go. Dobra. Co jest?
Co jest? Nie! Nie, to się nie dzieje naprawdę! O tym mówiłem! On jest zbyt potężny! Ja nie mam z nim szans! Nic nie mogę zrobić! O, widzowie, nie chcę mi się już tam pójść w tamtą stronę, więc po prostu zakończę odcinek w tym miejscu. Niestety nie udało nam się z nim wygrać. Ledwo co go zrespiłem i tak naprawdę od razu zostałem na dziurę. I no nie dało się, nie dało się po prostu. Nie dało się z nim wygrać, nie ma szans. No po prostu jest to zbyt potężny boss. I no nie wiem, no nie jestem w stanie. Po prostu tyle. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.